Ja naprawdę chciałem zmądrzeć. Naprawdę nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Siemano! I za głośno śpiewają. La, la! Takie nakładki gumowe na buty, które sobie zamówiłam przez internet. Przeszłam jeden etap i się sprawdziły. Nie ma ani jednej dziury i mam suche buty. Dojdziemy. Patrzcie, mamy papieża na pielgrzymce. Tylko, że to jest taki trochę dziwny papież, bo ma czarny pas. A to wynika z tego, że zna karate dobrze. Więc sutanna papieska, ale umiejętności największych mistrzów karate. A tak naprawdę to musicie zgadnąć, jakie to jest zgromadzenie, ja wam nie powiem. Nie zdradzajmy tego. No tak, ten krzyż dużo mówi. A gdzie ten krzyż? Schowany! No właśnie, w plecaku, po co tam krzyż? Po krzyżu byście może odgadli, bo to bardzo charakterystyczny krzyż dla tego zgromadzenia, ale zostawiam was w tej niepewności, dlaczego papież idzie z nami. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic, naprawdę nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Jak się idzie? Fajnie nawet. Ciężko, ale ciężko. Myślimy, że dojdziemy do celu. Dojdziemy. Dojdziemy, musimy dojść. Jest taki mamy, taki mamy cel. Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich. Stać się jednym z nich. Stać się jednym z nich. Błagam. Co tu mamy? Trzeba wzywać karetkę? Nie, nie. Nie. Samoopatrunek. Samoopatrunek, bo już tak piecze, że... Tak? Że a ciężko coś? Stąpać. Nie, nie, ja powolutku, powolutku. Ale to jest dojdę. Prawdziwy pielgrzym. Sam siebie opatrzy, sam siebie zaopatrzy. Po co ratownicy? Nie ma co za dużo zawracać głowy. Ile prawda. Można samemu? Dopiero jak noga odpadnie, to proszę się zgłosić do karetki. Znaleźliśmy skarpetę, zaraz zapytamy się, czyja to. Przepraszam bardzo, czyja to skarpeta? Ty, no co mi? No nie, znalazłem ją tutaj. Poważnie? Poważnie. Ty, i co teraz? Moja. No bez kitu, ale co teraz? Takie oto piękne naklejki rozdaję wszystkim pielgrzymom, którzy przetrwali dzisiaj wielki deszcz i nadal są gotowi iść dalej na postój. I proszę o jedną. Nie ma problemu, proszę serdecznie. Dostaję brat taką piękną żabę z kapeluszem. Bóg zapłać, dziękuję. Gdzie trzeba naklejać? Na czoło? Można, można. Dobra. A co tu się stało? Trzeba pomocy udzielić? Udzielone. Gdzie? Nie widać. Kolego, to są bardziej dyskretnie. Dyskretnie. La, 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 la!
Jak się idzie? Szczęść Boże! Bardzo dobrze. Bąble? Brak. Sierpnia. Bóle nóg? Raczej nie, ale naprawdę muszę powiedzieć, że najcięższy dla mnie etap to była zawsze trzebnica. Ja nie podejmowałem jestem w ciężkim szoku, za bardzo się chyba błędny. Parafia modli. No i po prostu jest rewelacyjnie, fizycznie. To może po Jasnej Górze tam dalej, w stronę Tarnowa? Nie, z powrotem. Z powrotem. Czemu się ciągniecie? Bo mi bąbla przebili, mi mnie boli. Boli? No trochę. A odpuszczasz czy idziesz dalej? No idę. A ile masz tych bąbli? Chyba jednego. Na razie tylko jeden? No. A ty? Zero bąbli, jedna kontuzja, jaka? Bolące kolano i za głośno śpiewają. La 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 la! I mnie po prostu boli głowa. We are the champions! Dobra, to mam propozycję. Znasz grupę numer 1? Pokutna. Tak jest. Co ty na to? Powiem tak. Mogę tam zostać automatycznie wyautowany, jeżeli na cały głos zacznę śpiewać Barkę.